Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Paczuchowy Vlog. Dzisiaj otworzymy sobie dwie niewielkie, ale myślę, że dość ciekawe paczuszki. Pierwsza z nich to moje ostatnie zamówienie z Bricklinka, znajduje się tam trochę ciekawych elementów, natomiast druga to nagroda konkursowa, którą otrzymałem od klockowego fana. Jak być może pamiętacie, lub nie, gdyż minęło od tego naprawdę sporo czasu, klockowy fan organizował na swoim kanale konkurs. Było to bodajże w styczniu albo lutym, nie pamiętam dokładnie, tak czy inaczej zająłem w tym konkursie pierwsze miejsce. I otrzymałem oczywiście nagrodę. Jakoś tak nigdy nie było okazji, żeby otworzyć tą paczkę. No a teraz w końcu się ona nadarzyła. Tak więc przepraszam klockowego fana, że musiał na to tak długo czekać, ale dzisiaj w końcu sobie tą paczkę otworzymy. Zacznijmy jednak od tego mojego ostatniego zamówienia z Bricklinka i zobaczmy, co tam się znajduje. Ta kopeta jest tutaj już odrobinkę rozdarta, aczkolwiek jeszcze nie dobrałem się do jej zawartości. Zrobimy to sobie teraz. Generalnie wygląda to tak, że jest tutaj kilka takich bardzo konkretnych elementów, których potrzebowałem do odbudowania kilku zestawów, aczkolwiek jest też sporo klocków, które kupiłem sobie tak po prostu do jakichś konstrukcji moich własnych, nawet niekoniecznie z myślą o jakichś konkretnych konstrukcjach, ale tak po prostu, żeby mieć jakiś zapas. No i jak zapewne widzicie, są tutaj głównie klocki w kolorze szarym. Mamy tutaj sporo różnego rodzaju bricków, również takich z fakturą cegieł, trochę takich walcowatych klocków, takie elementy ze studami na bokach. Jest również trochę zawiasów kulkowych. No generalnie różne elementy, trochę takich skosów. No jak widzicie, kolor szary zdecydowanie tutaj dominuje. No to było na tyle, jeżeli chodzi o tą paczkę. No nie ma tutaj zbyt wiele do omawiania. Przejdźmy teraz do tego, co jest chyba ciekawsze, czyli do nagrody konkursowej od klockowego fana. No dobra, przekonajmy się, co też tam się w środku znajduje. Okej. Mamy tutaj jakąś kartę z Ninjago. O, i to akurat z tej serii, którą zbierałem. Tak więc fajnie, dołączę sobie do kolekcji. Mamy naklejki z Ninjago. Ich akurat nie zbierałem, ale zawsze mogą się gdzieś przydać. Tak samo z tymi kartami, też ich nie zbierałem, ale zawsze gdzieś tam się mogą przydać do jakiegoś konkursu, który kiedyś organizował. Polybag z LEGO Unikitty. Nie posiadam tego polybaga, tak więc fajnie. Fajnie, bo całkiem jest to ciekawy polybag, dostarcza spore liczby fajnych elementów. I magazyn z LEGO Ninjago z płomienną żmiją. Ten magazyn też akurat posiadam, aczkolwiek drugą taką płomienną żmiją nie pogardzę. Żeby sobie zbudować jakąś małą armię, to jest jak najbardziej coś fajnego. I jeszcze magazyn LEGO Ninjago z Jayem. Okej, jest tutaj coś jeszcze? Nie, to już wszystko. A nie, jest jeszcze taka oto wizytówka. To jest wizytówka czy naklejka? Chyba to nie jest naklejka. No, tak więc taka wizytówka, można powiedzieć. Jest i autograf klockowego fana, tak więc bardzo fajnie. Bardzo fajna paczuszka, dziękuję klockowemu fanowi bardzo i przepraszam, że musiał tak długo czekać, no ale mówię, jakoś tak nigdy po prostu nie było okazji. To było na tyle w tym filmie. Otworzyliśmy sobie dwie paczuszki. Jeszcze raz przepraszam klockowego fana, że musiał tak długo czekać, aż w końcu otworzę tą paczkę od niego. A skoro już o nim mowa, to myślę, że warto wspomnieć, że jakiś czas temu reaktywowaliśmy nasz wspólny kanał Brickcast, na którym pojawiają się podcasty o tematyce LEGO. Jeśli jeszcze go nie kojarzycie, to koniecznie go sprawdźcie. Tym bardziej, że niedawno udało nam się wbić 100 subskrypcji i z tej okazji szykujemy dla Was pewną niespodziankę. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!